Za kilkoma górami, za kilkoma lasami, mieszkał święty Mikołaj. Jedni mówią, że dom świętego Mikołaja wygląda tak. Inni mówią, że tak. Ale tak naprawdę wygląda on tak. A wiem to stąd, bo w nim mieszkam od bardzo, bardzo dawno, dawna. Kasieńko, witaj w moim domu. Nie mogłem się już ciebie doczekać. Ciekawi cię pewnie, czy mam twój wymarzony prezent. Pozwól najpierw, że przedstawię ci moje małe pieski. To jest Zyzio. To jest Fryzio. A to jest Zyzio. To jest Fryzio, a to... Czy jakoś tak? Zyzio pomaga mi sprawdzać zabawki. Jak widać, nie wszystkie działają jak należy. Ach ty. A Kasieńko, dużo o tobie słyszałem. Jesteś z Polski, prawda? Mam tu nawet twoje zdjęcie. Wiem też, że lubisz chodzić na lekcje muzyki. I masz już 5 lat. Pewnie ciekawią cię prezenty. Muszę tylko sprawdzić, czy jesteś w księdze grzecznych dzieci. Zdaje się twoje zamówienie. Zobaczmy, co to moje elfy dla ciebie szykują. Ho, ho, cóż za niespodzianka. Jeżeli jesteś w mojej księdze, od razu wysyłam twoje zamówienie do naszej fabryki zabawek. Elfi, mój najpracowitszy elf, osobiście się tym zajmie. Tutaj leżą księgi, w których opisane jest każde dziecko. Każdy ma tu swoją książkę. Jak widać, pojawiają się co chwila nowe książki, bo co chwilę rodzą się nowe dzieci. Na przykład ta książka. A, proszę, jest jeszcze pusta. A tu... Uj! Wow, ktoś chyba był tutaj bardzo niegrzeczny. Zanim wyślę do dziecka prezent, muszę sprawdzić, czy było grzeczne. Jeśli znajdę cię na liście grzecznych dzieci, ten obrazek od razu to pokażę. Zobaczmy. To nie... To nie. To też nie. To... O, gratuluję. Jesteś na mojej liście grzecznych dzieci. Jestem z ciebie naprawdę dumny. Tylko pamiętaj, żeby starać się przez cały rok i co najważniejsze... Nie kłóć się z siostrą. A teraz chodźmy, coś ci pokażę. Tu
Tutaj robimy zabawki dla dzieci z całego świata. Tylko wybrani mogą to zobaczyć. Patrz uważnie. Tylko nie mów o tym moim elfom, bo znowu każą mi robić przysiady i zabronią szarlotki po obiedzie. Dobrze. Wystarczy już żartów. Zobaczmy lepiej, gdzie te prezenty mam w tym roku zawieść. O, to tutaj mieszkasz, prawda? Na pewno do ciebie trafię z moim zaprzęgiem. Już nie mogę się doczekać. Momencik, jest jeszcze ktoś, kto zawsze o tobie pamięta. Jak myślisz, kto to może być? Jak to dobrze mieć obok siebie kogoś tak wyjątkowego i bliskiego. O, cóż za wyborna pogoda. W sam raz na latanie. Kochana Ulwisy, bez nich bym sobie nie poradził. Moje drogie elfy, czas dostarczyć prezenty. Santa Claus tonight.